Młodzieżowej Orkiestry Teatru w Wasilkowie. I oczywiście naszego gościa specjalnego, Młodzieżową Orkiestrę Dentów z Wasilkowa. Zanim zapowiem występ zaproszony przez Młodzieżową Orkiestrę, tak tutaj będziemy słuchać ich wspaniałych występów, poproszę na początek najdostojniejszego księdza arcybiskupa do oficjalnego rozpoczęcia słowem i modlitwą. Mamy ważne wydarzenia. Towarzyszą temu emocje. Trudno to wyrazić samym słowem. Dlatego też sięgamy po poezję, po muzykę, śpiewamy pieśni. Takim wydarzeniem przełomowym, niezwykle ważnym było narodzenie Jezusa Chrystusa. I właśnie, żeby opowiedzieć o tym wydarzeniu, napisano wiele kolęd, napisano wiele utworów, powstało wiele wierszy. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy, żeby się pochwalić, żeby zaprezentować, jak my chcemy opowiedzieć o tym wydarzeniu niezwykłym, o narodzeniu Jezusa. Właśnie przez kolędę, przez jasełka, przez muzykę, wspólny śpiew. Gratuluję szanownej pani za organ. Drodzy Państwo, miło mi będzie powitać Młodzieżową Orkiestrę Dentą z Wasilkowa, która pod batutem dyrygenta pana Adama Woleńskiego wykona nam przepiękne, niezapomniane, z duszą zagrane polskie kolędy. Zapraszam. Trzeba grać. Thank you.
Anioł pasterz rządzi, Chrystus się wam narodził. Betlejem, nie bardzo podłym mieście, narodził się Bóg uspie. Bardzo wam dziękuję za piękny śpiew, a mojemu zespołowi należą się ogromne wielkie brawa.